Panie prezesie, bezpieczeństwo ma wiele aspektów, coraz więcej aspektów praktycznych. Tym, z czym się zmagamy na co dzień, są ataki DOS, a bez internetu, wiadomo, nie ma dzisiaj biznesu bankowego. Co w tej sytuacji? Mówimy o atakach DDoS. Tak, jest to problem, który dotyka w tej chwili praktycznie każdego. Ataki DDoS są szczególnie dotkliwe dla klientów banków, ponieważ serwisy bankowe są niedostępne. Co możemy zrobić? Możemy minimalizować skutki ataków, ponieważ nie ma 100% metody, która pozwoli wyeliminować tego typu skutki. Natomiast na pewno minimalizacja i blokowanie kierunków, z których ataki DDoS następują, jest możliwe i to sektor bankowy czyni. O czym powinni pamiętać w tych sytuacjach klienci banku, bo to jest często krytyczny czynnik ryzyka? Klienci są zainteresowani dostępem do usług. Niestety w przypadku ataków DDoS usługi są niedostępne. Klienci powinni się uzbroić w cierpliwość, bo służby bankowe robią wszystko, aby te serwisy przywrócić do życia. Natomiast rozumiemy też klientów, że przeważnie dla niektórych może to się odbywać wtedy, kiedy oni akurat tych serwisów potrzebują. Więc sektor bankowy analizuje tego typu przypadki, stara się zabezpieczać i stara się przebudowywać własne infrastruktury w kierunku takim, aby przynajmniej serwisy na kraj były dostępne, o ile to jest możliwe. A co w szczególnej sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie wykonywania operacji, a jeszcze przed autoryzowaniem? No taka operacja nie zostaje oczywiście wykonana, zostaje przerwana, ponieważ serwisy są niedostępne. Możemy być pewni, że pieniądze nie zginą z naszego konta. Oczywiście każdy klient w przypadku udostępnienia na nowo serwisów bankowości internetowej powinien sprawdzić swoją historię rachunku i zobaczyć, czy jakieś niepokojące sygnały na jego koncie nie zaistniały, jakieś fakty wypłaty i ewentualnie zgłosić się reklamację. Na dzień dzisiejszy, z tego co się orientujemy, takich przypadków nie miały miejsca, tego typu przypadki.